Stan własnej duszy dziwił Cartera niepomiernie. Nie mógł nic zrozumieć, nie wiedział, co o tym wszystkim myśleć, a jednak czuł instynktowne pragnienie, natchniony poryw, aby pomóc temu człowiekowi. Niekiedy wydawało mu się to koniecznością, to znów dyplomatycznym posunięciem, chwilami zaś wielkim szaleństwem, które by może i nie miało znaczenia, ponieważ podejrzewał, że jest tak czy owak bezsilny. Czasami porywał go gniew, Dotykał wówczas w kieszeni rękojeści nabitego pistoletu. Zaopatrzył się weń, gdy pani trewers poleciła mu wyruszyć na bryk. Gdyby chciał mi się stawiać, wygarnę w niego i wezmę nogi za pas, wyjaśniał pośpiesznie. Pamiętał, jak przerażona wydała mu się pani trewers. Naturalnie taka kobieta nie jest przyzwyczajona do podobnych rzeczy. To też słuchał tego, co mówiła tylko ze względu na dobre wychowanie. Kto się na gorącym sparzył, ten na zimne dmucha. Nie miał ochoty być porwany, jeszcze czego, ani też dać się sponiewierać. Nie mogę pozwolić, abym nie capnął, rzekł. Pani będzie mnie teraz potrzebowała i obiecuję pani, że nie wypalę z tego starego grata, póki tamten sam mnie do tego nie zmusi. Idąc za głosem młodzieńczego rozumu, Carter postanowił nie ustępować prośbom pani Trewers. Choć jej niezmierne wzburzenie zachwiało na chwilę jego decyzją. Pamiętał, że gdy łódź była już w drodze, pani trewers krzyknęła za nim: Pan tego nie zrobi, pan nie może zrozumieć. Jej głos, brzmiący nikło w ciemnościach, wzruszył go. Tak był podobny do krzyku rozpaczy. Naprzód chłopcy, naprzód przynaglał swych ludzi. Był roztropny, zdecydowany, a że był i bardzo młody, więc prawie sobie życzył, aby doszło co do czego. I wydał przezornie rozkaz załodze łodzi, aby trzymała dzik tuż za rufą, pod głównym olinowaniem brygu. Jeśli zobaczycie, że nagle skacze do czółna, odbijajcie i wiosujcie co tchu. Podczas rozmowy z Lingardem nie miał jakoś ochoty strzelać, ale trzymał się bezwzględnie swej pięknej decyzji, aby mu się nie wymknęła i nie przepadła w morzu wątpliwości. Czy nie powinienem wracać na jacht? spytał łagodnie. Nie otrzymując odpowiedzi ciągnął dalej z rozwagą. Pani Trewer skazała mi powiedzieć, że bez względu na to, co się stało, gotowa jest panu zaufać. Przypuszczam, że czeka na jakąś odpowiedź. Gotowa mi zaufać, powtórzył lingard. Oczy jego dziko błysnęły. Każdy ruch płomieni miotał z lekka tam i sam masywnymi cieniami głównego pomostu, na którym można było dojrzeć gdzie gdzieniegdzie postać człowieka, stojącego bardzo spokojnie z mroczną twarzą i błyszczącymi źrenicami. Carter wsunął ostrożnie rękę do kieszeni na piersiach. No więc, panie kapitanie, wyrzekł, powtarzając sobie w duszy, że się nie da zastraszyć, a żona zwierzchnika niech sobie ufa komu jej się żywnie podoba. – Czy pan ma tam coś dla mnie na piśmie? – spytał Lingard i posunął się o krok w radosnym uniesieniu. Carter odstąpił żwawo w tył, aby utrzymać odległość. Szołgapił gapił się z boku, czerwonawe jego policzki drżały, okrągłe oczy omal nie wyskoczyły z twarzy, a usta były otwarte, jakby już, już miał się zatknąć z niezmiernej ciekawości, zdumienia i oburzenia. – Nie! – nie na piśmie, rzekł Carter spokojnie i cicho. Lingard wyglądał jak obudzony nagle ze snu przez jakiś okrzyk. Głęboka i ponura zmarszczka wypadła, rzekbyś z mroku, by osiąść na jego czole. I szybko znowu w mrok wsiąkła, a gdy znikła, był już taki spokojny, wzrok jego tak był trzeźwy, a twarz opanowana, że trudno było uwierzyć iż serce tego człowieka przeszło w tej ostatniej sekundzie próbę upokorzenia i niebezpieczeństwa uśmiechnął się smutno no mój młodzieńcze rzekł z jakąś dobroduszną rezygnacją co też pan tam ma nóż czy pistolet pistolet odpowiedział carter czy pan cię dziwi panie kapitanie Mówił z zapalczywością, ponieważ uczucie żalu wkradało mu się do duszy, niepostrzeżenie i nieodparcie, jak wzbierający przypływ. Kto zaczął te wszystkie kawały? Wysunął z kieszeni pustą rękę i mówił dalej podniesionym głosem: Pan zamierza coś, czego nie mogę wyrozumieć. Pan, pan nie jest otwarty. Pochodnie trzymane wysoko paliły się bez drgnienia. I w owej chwili głębokiego spokoju cienie na pokładzie brygu znieruchomiały jak ludzie. Tak pan myśli, rzekł Lingard w zadumie. Kartar skinął głową. Był podrażniony tym obrotem rzeczy i wzrastającym popędem, by ulec temu człowiekowi. Zapadło milczenie. Wzrok Lingarda wędrował po brygu. Oświetlona część statku występowała jasno i chybotliwie. Aż do najdrobniejszych szczegółów, zamknięta w ścianach nocy i nakryta jej baldachimem. Lingard uczuł lekki wiew na twarzy, powietrze się poruszyło, lecz płytkie morze, milczące i zagubione w mroku, nie dawało znaku życia. Ta cisza ciążyła Lingardowi. Świadek jego wysiłków i nadziei wydawał się martwy, wydawał się przepadły. Pragnienie Lingarda było bezdomne w ciemności. Która pochłonęła ten jego szmat morza, to wybrzeże i pewność powodzenia. I właśnie tutaj, gdzie awanturnicza jego dusza czuła się w swoim żywiole, znalazł się jakiś zatracony młodzik, gotów zastrzelić go wskutek podejrzenia o dziwaczną zdradę. Zastrzelić mnie, gotów zrobić ten kawał, niech go diabli. A jednak zaufałbym mu prędzej niż każdemu innemu człowiekowi na tym jachcie. Kiedy zaczęli znów mówić, wyrażali się obaj powściągliwie, odczuwając głęboką ulgę, jakby wyszli na chłodne powietrze ze zbyt ogrzanego pokoju. A gdy Carter, odprawiony przez Lingarda, ruszył do swej łodzi, zgodził się był właściwie na linię postępowania, którą Lingard nakreślił dla załogi jachtu. Show skorzystał teraz ze sposobności, aby się zbliżyć. Zaczął wahająco: Panie kapitanie, chciałbym parę słów panu powiedzieć. I ciągnął dalej, oświadczając, że jest porządnym człowiekiem. Wypowiadał się podniesionym, niepewnym głosem. Jest żonaty, ma dzieci i nie znosi wszelkiej nielegalności. Światło i grało na jego otyłej postaci. Rzucił na pokład swój kapelusz w kształcie grzyba i nie bał się mówić prawdy. Nigdy dotychczas tak się nie zwraca do żadnego ze swych zwierzchników. A mówiła przez niego przezorność, jego przekonania, zapatrywania, zasady, świadomość swej wyższości i nagromadzone latami pretensje do wszystkich pokolei szyprów, z których bywał niezadowolony w swym życiu. Jeszcze nigdy nie zdarzyła mu się taka okazja pokazania, że wyzyskać się nie da. Przyłapał wreszcie jednego szypra i mógł na nim używać do woli. Zresztą była w tym wszystkim i odwaga. Ponieważ wierzył, że wpadł niebacznie w szpony skończonego desperata, którego ramię sprawiedliwości nie może dosięgnąć. Do tego śmiałego kroku przyczyniło się także wyrachowanie, choć w bardzo nieznacznym stopniu. Zaświtało mu w głowie, że właściciele jachtu dowiedzą się może i trzymał ich stronę. To by mogło być oczywiście korzystne dla człowieka, który pragnie się wybić. Właściciel jachtu porządnie nastraszony, wielki pan. Cóż mu tam znaczą pieniądze? Tu show oświadczył z ogniem, że nie myśli maczać w tym wszystkim palców. Tacy, którzy nigdy nie wracają do kraju, którzy może nie mają i po co wracać, wtrącił prędko, mogą robić co im się podoba, ale nie on. Ma żonę, rodzinę, mały domek spłacony z trudem? Prowadził zawsze na morzu życie porządne. Wyjeżdżał z kraju i wracał regularnym trybem. Nie wałęsał się tu i ówdzie, kumając się z pierwszym lepszym murzynem i zastawiając sidła na lepszych od siebie. Jeden z dwóch majtków trzymających pochodnie westchnął u boku szoła i przestąpił z nogi na nogę. Ci dwaj majtkowie stali tak zupełnie nieruchomo, że poruszenie to było równie zdumiewające, jak gdyby posąg zmienił pozę. Popatrzywszy na winowajce z zimną niechęcią, szoł zaczął mówić o sądach, procesach, i wolności obywatelskiej, po czym wskazał na pewność wykrycia nadużyć i płynące stąd kłopoty, przybierając na tę chwilę ton mądry i obojętny. Wynikiem tej historii będzie piętnaście lat więzienia dla wszystkich, rzekł. A ja mam chłopca, który nie zna jeszcze swego ojca. Ładnych rzeczy się dowie, jak dorośnie. Ci, co tu nic nie zawinili, będą się mieli spyszna na równi z panem, jak dwa, dwa, cztery. Mojej starej pęknie serce, ile przedtem nie umrze z głodu. Dom zostanie wystawiony na sprzedaż. Wyobrażał sobie, że jakaś tajemnicza niegodziwość mu zagraża i zaczął tracić głowę. W gruncie rzeczy chodziło mu o nieskazitelność swego życia, aby mógł dalej z sobą się cackać i być z siebie dumny. To dążenie było moralne, ale zdjęte trwogą. Zdradził się przy tym zwrodzoną sobie gburowatością, która wyskoczyła z trzaskiem, jak diablik z pudełka. Wyda spisek, wsypie lingarda, rozgłosi całą historię, weźmie stronę uczciwych ludzi, niech się cały świat dowie. A gdy zatrzymał się, by odetchnąć, wszystko naokoło niego było nieme i spokojne. W impecie cnotliwego uniesienia sypał słowami które się rozwiewały jak plewy porwane wichurą i pędziły na oślep w mrok nad płytkim morzem. Wśród wielkich ciemności noc wysłuchała niewzruszenie słów szoła. Umywam ręce od wszystkiego. A bryk? Zapytał nagle Lingard. To osadziło pomocnika. Przez sekundę przyznawał instynktownie, jako marynarz, że statek ma swoje prawa. Bryk. Bryk. Hmm, przeciw brygowie nic nie mam, mruknął. Nie może nic na statek powiedzieć, broń Boże. Wprawdzie bryk nie dorównuje tym wielkim okrętom, do których Szał się przyzwyczaił, ale w swoim rodzaju to najlepszy ze statków, jaki kiedykolwiek. I opamiętawszy się nagle oświadczył, że go zwabiono na bryg pod fałszywymi pozorami. To taka sama niegodziwość, jak gdyby go porwano pijanego na okręt. Tak. I przysięga na wszystko, co ma najświętszego. Został zwabiony na statek prawie że korsarski. To jest właściwa nazwa dla statku. Jak on nazywa się show. Mówił to wytrzeszczając oczy niby sowa. Lingard stał nieruchomy i niemy pod tymi ciosami, nie dając znaku życia. Głupi harmiter tego człowieka boleśnie mu doskwierał. Nie było końca tym idiotom ciągnącym do niego z zatraconych krańców ziemi. Takiemu człowiekowi nie można nic wytłumaczyć. Żadnemu z nich nie można nic wytłumaczyć. Przybyli ślepi i ślepi mi też odjadą. Stwierdził niechętnie, ale bez żadnej wątpliwości, że jakby pchnięty przez jakąś wewnętrzną siłę, będzie musiał ocalić dwóch takich ślepych, nierozumiejących. Przewidywał, że w tym celu trzeba prawdopodobnie bryk na jakiś czas opuścić. Trzeba zostawić go z tym człowiekiem. Z pierwszym oficerem. Sam go zgodził, aby ubezpieczenie statku było prawomocne, aby móc czasem porozmawiać, aby mieć kogoś przy sobie. Kto byłby przypuścił, że taki skończony bałwan może się na morzu uchować? Kto by to pomyślał? Jemu ma bryk powierzyć, swój bryk.